Witam kolokwium, Roman Tondel. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś pan Maurycy Męczekalski, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Nieco ponad rok temu hucznie otwierano nowy budynek odnowy, czy w zasadzie wyremontowany budynek odnowy. To miał być nowy etap w historii klubu. Rzeczywiście był? Po tym roku możemy się pokusić o jakieś podsumowanie. Przecież był i jest. I stworzył nam zupełnie nowe warunki działania, nowe możliwości. To nie tylko w takim sensie jakby infrastruktury, ale też w sensie organizacyjnym, bo przy okazji została do życia powołana nowa jednostka, która skupiła w jednym miejscu wszelkie działania kulturalne, które się prowadzi na uniwersytecie. I to też jakby daje nam nowe możliwości działania. Właśnie, bo teraz pod pana skrzydłami jest także chór akademicki, zarządzanie aulą UMK, tak. Jak i radiosfera. Radiosfera, tak. Oczywiście. Dużo obowiązków, też i pewnie duża odpowiedzialność. No, oczywiście, ja to bardzo odczułem. Obowiązków jest co najmniej dwa razy więcej. To są dotychczas te jednostki jakby działały zupełnie od siebie niezależnie. Sprawdza się ten model tak w ogóle? No myślę, że tak. No to my się oczywiście uczymy dopiero tego modelu. To jest praktycznie rok. Uczymy się go, ale myślę, że się sprawdza. Możemy mieć do czynienia z jakąś komplementarnością działań, z jakimś uzupełnianiem się. To myślę, że czas kolejne miesiące pokażą, że ten model się rzeczywiście sprawdza, no ale tak odpowiadając na pytanie wprost, no obowiązków jest dużo więcej. Wracając jeszcze na chwilę do budynku, jakie perspektywy otwarły się przed odnową, kiedy pojawiała się nowa sala, tych miejsc, gdzie można także organizować koncerty, też jest więcej. To widać chociażby w kalendarzu imprez? Tak, to widać. Znaczy, przede wszystkim warto przypomnieć... Czy przede wszystkim w komforcie? Tak, warto przypomnieć, że przede wszystkim myśmy wcześniej dysponowali tylko jedną salą. W tej jednej sali realizowaliśmy działania i koncertowe, i festiwalowe, i filmowe, i teatralne. Właściwie wszelkie działania, które wymagały troszkę większej przestrzeni. Cały czas oczywiście dysponowaliśmy i dysponujemy małą sceną. To też jest, myślę, warte podkreślenia. Ale ta nowa sala, nowy budynek, nowa przestrzeń umożliwia nam realizowanie po pierwsze nowych działań, nowych zadań, ale przede wszystkim pewne działania możemy realizować w dużo większym komforcie zarówno dla odbiorców, jak i dla wykonawców. Jest świetny sprzęt kinowy, jest duża scena koncertowa, ta sala jest bardzo wysoka, możemy tam pewne działania realizować również teatralne tak też czynimy w nowym roku akademickim, czyli w tym pierwszym właściwie roku działania, przypomnę, myśmy wystartowali 17 października roku ubiegłego. Już w tamtym roku mieliśmy jakby więcej wydarzeń w porównaniu z poprzednim rokiem, a w tym roku perspektywa jest taka, że będzie tych wydarzeń jeszcze więcej. Ja może powiem, żeby tutaj uzmysłowić wszystkim, którzy nas oglądają, że w roku akademickim minionym, 2012-2013, w Odnowie odbyło się 247 wydarzeń artystycznych, jeżeli odliczymy wakacje, jakieś okresy świąteczne, ferie, no to wychodzi nam, że to jest wręcz niewiarygodne, że my mamy w miesiącu ponad 30 wydarzeń. Tak się też dzieje. Rekordem, którego nie chcemy wcale bić, bo to nie jest, myślę, powód do dumy, tylko czasami jest to po prostu konieczne. Mamy tyle propozycji, tyle pomysłów, więc takim rekordem to były 4 imprezy w ciągu jednego dnia. Oczywiście umożliwia nam to nasza przestrzeń. Mamy te dwie sale właśnie niezależne od siebie. Możemy jednocześnie realizować w dwóch salach wydarzenia, ale z drugiej strony nie warto przesadzać tą ilością, bo jednak myślę, że jakość jest równie ważna, a być może nawet ważniejsza. Program odnowy, jak rozumiem, to jest przede wszystkim wypadkowe oczekiwanie studentów, ale też i starszego odbiorcy, o którego jest trudniej tak naprawdę? O którego jest główna walka? Właśnie o tego studenckiego, młodego? Czy może o to, żeby do tego kultowego już dla studentów miejsca zachęcić także i odbiorców nieco starszych, chociażby koncertami jazzowymi, wystawami? No tak, to jest taka trudna sytuacja, dlatego że my jesteśmy rzeczywiście takim miejscem, jakby takim miejscem mainstreamowym, tak? Staramy się
działać bardzo szeroko, jeżeli chodzi o spektrum naszych działań artystycznych, kulturalnych, a z drugiej strony no, chcemy też jakby ten taki właśnie główny nurt realizować w tych działaniach. I tutaj jest ciekawa sytuacja, bo to jest trudne pytanie właściwie, czy łatwiej jest nam pozyskać starszych widzów, starszych odbiorców, czy też tych młodszych. Ci młodsi studenci na przykład są bardziej chimeryczni, to znaczy oni nie mają jeszcze często ukształtowanych jakichś poglądów czy zainteresowań. Dzisiaj podoba im się ten zespół, a za pół roku zmieniają zupełnie już zainteresowanie. Jeżeli w zeszłym roku mieliśmy na danym zespole na przykład komplet, to w tym roku wcale nie ma takich gwarancji. Czyli w ciągu roku jest tylko kilka pewniaków, tak, może być różnie. Tak. Natomiast starsza publiczność oczywiście jest bardziej stabilna, bardziej ukształtowana, wie czego chce. Natomiast zauważyłem u starszej publiczności taki pewien kompleks, z którym walczę. To jest taki kompleks, który można wyrazić w jednym zdaniu. Nie pójdę do odnowy, bo będę się tam głupio czuła, bo to jest klub studencki. I tam są sami młodzi ludzie, a ja już taki młody nie jestem, więc mogę tam się źle czuć. Ja walczę z tym stereotypem i chcę właśnie otwierać odnowę. Właśnie dla wszystkich. No. Studentem się jest kilka lat w życiu, a później jest się absolwentem, a często jest się pracownikiem uniwersytetu. I dla tych właśnie trzech grup głównie adresujemy naszą działalność, czyli dla studentów, dla absolwentów, ale też dla pracowników. Ja bardzo chciałbym, bardzo mi zależy na tym, żeby pracownicy naszego uniwersytetu, którzy oczywiście uczęszczają do klubu, nie możemy narzekać, ale żeby jeszcze bardziej, jeszcze chętniej uczestniczyli w naszych wydarzeniach, w tym, co proponujemy. Czy rynek w Toruniu w ogóle jest już szczelnie zagospodarowany, jeżeli chodzi o organizację koncertów czy projekcji filmowych? Jest kinocentrum, jest Lizard King, jest jeszcze gdzieś przestrzeń do funkcjonowania jeszcze jakiegoś klubu? No, tych klubów jest troszkę więcej, ale rzeczywiście ta przestrzeń jest dosyć gęsta. Toruń jest miastem w zasadzie no, nie tak dużym, jest miastem średniej wielkości w Polsce. Tych miejsc koncertowych, prężnie działających jest kilka, bo jest jeszcze Dwulartusa, gdzie też się odbywają znaczące koncerty. Jest jeszcze kilka mniejszych klubów. Za chwilę powstanie sala na Jordankach, która też będzie jakby działała w tym segmencie pewnie, jak się domyślam, koncertowym. Więc rynek jest dosyć ciasny, tak bym to nazwał, ale no, my sobie świetnie radzimy i pod względem ilości, ale też mam nadzieję jakości koncertów, no, póki co jesteśmy bezkonkurencyjni. Mamy najwięcej koncertów, ale nie tylko. Właśnie siłą odnowy jest też to coś, co warto podkreślić, bo na przykład często nas się porównuje z klubem Lizard King. No, to jest klub tylko i wyłącznie muzyczny. To jest klub, gdzie się odbywają tylko i wyłącznie koncerty, a u nas prowadzimy działalność filmową, teatralną, literacką, poetycką. Są spotkania różnego rodzaju, chociażby Wieczór Podróżnika czy spotkania. Bardziej kulturotwórczą, jak rozumiem. Tak, tak. A przede wszystkim siłą odnowy jest coś, czego no, inni nie realizują. Są to mianowicie festiwale. To jest nasza największa broń, nasza największa moc. Tych festiwali jest w odnowie ponad 10. Oczywiście nie wszystkie są nasze, ale jest kilka takich sztandarowych, kultowych festiwali, które powstały w odnowie, które zostały tam wymyślone przeze mnie, bądź też przez współpracowników moich, albo też trafiły do odnowy z zewnątrz, na przykład jak Festiwal Afryka, najstarszy w Polsce istniejący w sposób ciągły festiwal reggae. Też warto o tym pamiętać. Mamy festiwal teatralny Klamra, najstarszy, a właściwie jedyny w regionie festiwal, który prezentuje teatr niezależny. Mamy za nami festiwal filmowy chociażby. Tak, festiwal Tofifest, który jest naszym festiwalem, jakby gościliśmy festiwal Tofifest, ale realizujemy też festiwal Praw Człowieka Watch Dogs, na przykład taki festiwal objazdowy, festiwal filmowy. Jest festiwal poetycki, mój boom poetycki, jest festiwal jazzowy, najstarszy też w regionie, Jazz Odnowa Festiwal. Jest w końcu najstarszy w ogóle w Toruniu festiwal muzyczny, jak się okazuje, Toruń Blues Meeting. Jeden z najstarszych festiwali bluesowych w Polsce, którego w tym roku już odbyła się 24. edycja, czyli prawie ćwierć wieku. To jest szmat czasu i te festiwale właśnie są naszą siłą i to w niewielu miejscach w Polsce, mogę zapewnić wszystkich, można znaleźć taką ilość i taką jakość tak różnych działań artystycznych. Muzyka, teatr, film,
literatura. No, myślę, że to jest największa siła odnowy. Kiedy patrzysz się na tą liczbę koncertów, jakichś imprez wszelakich, czy też wystaw, projekcji, no, rodzi się też od razu pytanie, czy kultura w ogóle może być rzeczą, która przynosi zysk? Czy to jest gdzieś cały czas balansowanie jednak na takiej krawędzi, gdzie wszelkie dotacje no, są niezbędne, by taką działalność prowadzić? Tak, to jest ciekawe pytanie. Ja tu jeszcze oczywiście zapomniałem dodać o naszej działalności plastycznej. Mamy w tej chwili dwie galerie, galerię 011 i galerię Dworzec Zachodni, gdzie realizujemy kilkanaście, czy nawet więcej niż 20 wystaw w ciągu roku. To zresztą widać przez okno, gdy idziesz jako odnowy. Tak, jedna z tych galerii właśnie tak, jest w foyer tej nowej części. To pytanie jest bardzo ciekawe i tutaj oczywiście odpowiedź nie jest prosta. Pewne działania, taką też politykę realizuję, na przykład koncerty, uważam, że powinny się samofinansować. I tak w tym kierunku zmierzamy. Oczywiście, to bywa różnie, no, gdzieś tam ważnym elementem jakby finansowania koncertów jest sprzedaż biletów, więc tutaj są pewne założenia, że sprzedamy biletów tyle albo tyle i czasami to się sprawdza, najczęściej, na szczęście, ale no nie zawsze. Więc ten element ryzyka istnieje, więc koncerty jak najbardziej mogą się samofinansować. Kino jest tą formą działalności w odnowie, która absolutnie na siebie zarabia. To znaczy jakby przychody przewyższają koszty sprawdzania filmów, koszty projekcji, koszty wysyłki tych filmów i koszty reklamy i tak dalej. Natomiast no, w przypadku festiwali to tutaj już jakby jest problem, bo festiwal nie jest w stanie na siebie zarobić, szczególnie taki festiwal jak na przykład festiwal teatralny czy festiwal jazzowy. Tutaj, mimo pełnej sali, mimo kompletów. Tak, mimo pełnej sali, dlatego że no, ja może dla przykładu podam, na festiwalu Toronto Blues Meeting wystąpiło 12 zespołów z 8 krajów. Przecież tu już sam koszt hoteli to było ponad 60 muzyków. Już sam koszt hoteli jakby generuje tutaj jakby duże obciążenie budżetu, jakiś no, transport. Niektórzy przylatują zza oceanu. To wszystko trzeba jakoś tam uwzględnić w budżecie. I tutaj rzeczywiście potrzebne jest wsparcie, ale tutaj muszę powiedzieć dla społeczności naszej akademickiej, że bardzo ważny, myślę, bardzo ważny tutaj fakt muszę podkreślić, że pozyskujemy środki z zewnątrz, to znaczy mamy właściwie takie dwa źródła finansowania główne, to jest Urząd Marszałkowski, Marszałek Województwa i nasze miasto, prezydent miasta Torunia i jakby udział środków poza jeszcze oczywiście wpływem z biletów, udział środków uniwersyteckich w realizacji tych imprez jest rzędu kilku procent, więc tutaj to nie jest tak, że oczekujemy na wsparcie z jednego źródła, mówimy dajcie nam, to zrobimy fajną imprezę. Nie, staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł i oczywiście udaje się nam to no, w zakresie takim, a nie innym. Zawsze może być lepiej, zawsze dążymy do tego, żeby tych środków pozyskać jak najwięcej, no bo to jest, sprawa jest bardzo prosta, im więcej mamy pieniędzy do dyspozycji, tym możemy zorganizować i przeprowadzić lepszy festiwal, z którego będą zadowoleni nasi słuchacze. A warto też podkreślić, że to są festiwale ogólnopolskie, a czasem też międzynarodowe i przyjeżdżają do nas nie tylko wykonawcy z zagranicy, ale również widzowie, co jest bardzo interesujące. Takim przykładem może być właśnie festiwal Toronto Blues Meeting i festiwal jazzowy Jazz Odnowa Festival, gdzie rzeczywiście są to dwa festiwale, no, które mają już wydźwięk zdecydowanie międzynarodowy. Przy tej okazji, może już zmierzając powoli do końca, co możemy szczególnie polecić w najbliższym czasie? Bo sezon koncertowy, jak i jeżeli chodzi o imprezy wszelkiego rodzaju w pełni, na co warto zwrócić szczególną uwagę w najbliższym czasie? Sezon koncertowy trwa. Myślę, że poczynając od końca listopada warto polecić zespół Happy Set, znakomitą formację, która koncertuje w Odnowie często, ale ciągle ma wierną rzeszę swoich sympatyków i ta rzesza nie maleje, wręcz się powiększa. 1 grudnia jest ciekawy, myślę, koncert zespół Mysłowic. Pierwszy koncert w Toruniu z nowym wokalistą, bez Artura Rojka. Wiele osób dopytywało o ten koncert. Wiele osób jest ciekawych, jak brzmi no, jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych ostatnich dziesięcioleci, jak brzmi właśnie bez no, lidera, bez frontmana, tak, bez Artura Rojka. Mamy też bardzo ciekawy koncert
Uniwersytecki Koncert Charytatywny. Profesor Włodzimierz Karaszewski, który organizuje ten koncert już po raz 12. Zawsze on się odbywał w auli, wszyscy go pewnie doskonale znają. W tym roku, w związku z remontem auli, odbywa się w Odnowie, ale myślę, że wszyscy, którzy przyjdą, nie będą tego żałować. Udało mi się namówić pana profesora na ciekawych wykonawców, których zaproponowałem. To będzie Hanna Banaszak i Jan Taszyn-Wróblewski, czyli takie połączenie piosenki i jazzu. Jan Taszyn-Wróblewski to jest człowiek zaprzyjaźniony z Odnową. Ja przypomnę, że jest to pierwszy polski jazzman, który wystąpił za oceanem w ojczyźnie jazzu w Stanach Zjednoczonych. I to był rok 58, festiwal w Newport. Taszyn, mimo już dojrzałego wieku, że tak się wyrażę. Na tyle zaprzyjaźniony, że już tą nową Odnowę widział. Tak, widział. Taszyn, ja go zapraszam przy takich okazjach, na przykład grał właśnie na inauguracji, na otwarciu nowej Odnowy. Grał też na jubileusza, grał na 50-lecie Odnowy, no i w tym roku udało się zaprosić jego zespół z Hanną Banaszak właśnie na ten koncert charytatywny, uniwersytecki. Myślę, że to będzie wspaniałe wydarzenie właśnie w tej nowej sali, więc kto jeszcze nie widział, to zapraszam serdecznie. Oczywiście koncerty jazzowe, w środę wystawy, pokazy filmowe. No i na koniec jakby roku, takim zwieńczeniem roku jest koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego. 14 grudnia w sobotę, duży koncert, duże przedsięwzięcie, wspaniała oprawa, świetlna, dźwiękowa, ciekawi wykonawcy. I w tym roku jest taki nowy pomysł na ten festiwal. Zresztą nie zdradzamy tutaj szczegółów, bo to ma być pewna tajemnica. Tylko jeszcze warto dodać, że jakby Odnowa dzięki tej rozbudowie jeszcze bardziej się jakby wpisała w życie uniwersytetu. Na przykład mamy w ciągu najbliższych kilku tygodni kilka wręczeń dyplomów z różnych wydziałów na przykład. I to też jest miłe, że jakby i pracownicy Rady Wydziałów, i absolwenci pojawią się właśnie w murach Odnowy. Oswoją znowu. Tak. Z tym klubem. Jedni na pożegnanie, a inni jakby być może odkryją Odnowę na nowo, być może polubią, czy zakochają się w tym miejscu. Panie dyrektorze, więc z pewnością będzie wiele okazji, żeby spotkać się w Odnowie w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj pan Maurycy Męczekalski, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa.